Jelenie, podobnie jak ich mniejsza krewniaczka sarna, należą do rodziny jeleniowatych. Gatunki te są czasem mylone. Można nawet spotkać się z opinią, że sarna jest samicą jelenia. Zwierzęta te różnią się jednak znacznie wielkością. Łanie, czyli samice jelenia, osiągają wagę od 80 do 120 kg, podczas gdy samce, byki, mogą ważyć nawet od 150 do 200 kg. U saren różnice wielkości między samcem a samicą nie są tak wyraźne jak u jeleni. Samice, czyli kozy, osiągają wagę około 20 kg, podczas gdy samce, kozły, 22 kg. Poza wielkością, jelenia od sarny możemy rozróżnić po porożu. Oczywiście proporcjonalnie do rozmiarów. U dorodnego byka w sile wieku poroże może osiągnąć rozmiary ponad 1 metra. U samca sarny rzadko przekracza 30 cm. U samic jednego i drugiego gatunku poroże nie występuje. Przy okazji należy sobie zdawać sprawę z różnicy między porożem a rogami. Rogi, które posiadają na przykład kozice, są twardym wyrostkiem wytworzonym ze skóry właściwej. Są to twory, które są przez całe życie zwierzęcia. To znaczy, że nie są zrzucane sezonowo i nie rozgałęziają się. Natomiast poroże jest wytworem tkanki kostnej i co roku jest zrzucane. U jeleni na wiosnę, u sarny jesienią. Rana, która powstała po zrzuconym porożu, zarasta bogato unaczynioną skórą. Naczynia krwionośne dostarczają substancje odżywcze, co sprawia, że szybko odbudowuje się nowe poroże, które przez wiele miesięcy całkowicie pokryte jest skórą, tak zwanym scypułem. U jeleni w okresie poprzedzającym jesienne rykowisko, gdzie byki walczą o pozycję i przejęcie kontroli nad chmarą, pozbywają się scypułu, który wraz z dojrzewaniem poroża zamiera. Jeleń ściera go o krzewy i pnie drzew, co nazywamy czemchaniem lub osmykiwaniem. U sarny, której ruja ma miejsce w lipcu, kozły wycierają scypuł przeważnie w kwietniu. W Tatrzańskim Parku Narodowym, zwłaszcza w strefie lasów ryglowych, spotkać można oba gatunki. Przy czym jeleni jest wyraźnie więcej, a ich liczebność szacowana jest na około 200 osobników.